bezpośrednią osobę i bez trudu można udowodnić jej winę. Od tego momentu śledztwo nabrało impetu. Byliśmy zdeterminowani, żeby szukać pod każdym kamieniem. Kiedy stworzono profil DNA gwałciciela, zadaniem SU i pozostałych śledczych było znalezienie jego odpowiednika w policyjnej bazie danych. Zawiera ona profile DNA osób, które w ostatnich latach popełniły na terenie Wielkiej Brytanii przestępstwo. Jeśli gwałciciel był w ostatnich latach karany, będzie na liście. DNA jest bardzo złożoną molekułą. Zbyt złożoną, żeby badać ją całą. Dlatego analizujemy tylko 10 fragmentów DNA, które decydują o unikalności każdej jednostki. Każdy profil DNA jest unikalny. Naukowcy widzą szereg wartości szczytowych pochodzących od ojca i matki. Relacja między tymi 10 szczytami oraz 10 dołkami tworzy unikalną sekwencję liczb. Na końcu otrzymujemy szereg 20 numerów oraz informacje o płci. Właśnie takie profile znajdują się w bazie danych. Policjanci spodziewają się, że profil gwałciciela jest już w bazie danych. Liczą na to, że gwałty nie były jego jedynymi przestępstwami. Byliśmy bardzo podekscytowani. Spodziewaliśmy się, że znajdziemy jego profil. Niestety, nie było go tam. Teraz śledczym pozostaje wrócić do mężczyzn, którzy dopuścili się gwałtów w latach 80. i poprosić ich o dobrowolne udostępnienie próbki DNA. Mało prawdopodobne, aby w ten sposób udało się znaleźć gwałciciela z roterem, ale będzie można przynajmniej wyeliminować ze śledztwa tych, którzy są niewinni. Jeśli profilu DNA nie ma w bazie danych, wtedy otwiera się pole do popisu dla detektywów. Gwałciciel przez 15 lat pozostawał nieuchwytny. Śledczy oczekują przełomu w sprawie. Rok 2001. Przez ponad 15 lat gwałciciel z roterem pozostawał na wolności. Policja posiada profil DNA gwałciciela, ale nie zna jego tożsamości. Śledztwo zostało wznowione. Na tym etapie śledztwa musieliśmy spojrzeć w przeszłość i zastanowić się, czy nie pominęliśmy jakichś ważnych tropów. Trzeba było raz jeszcze przeczytać akta sprawy, rozważając, czy moglibyśmy coś zrobić inaczej. Policyjny psycholog stworzył profil psychologiczny napastnika. W takich przypadkach używamy pomocy kryminologów do określenia środowiska, z jakiego pochodził przestępca. Szukaliśmy kogoś, kto należał do świata przestępczego. Problem polegał na tym, że wielu spośród tych ludzi zmieniło się od lat 80. Pozakładali rodziny i dziś często są szanowanymi obywatelami, którzy sami chronią swoje córki. Kiedy Sue jechała po próbki DNA, nie miała pojęcia, że profil psychologiczny, o jakim mówiła, jest błędny. W czerwcu 2002 roku sprawa została nagłośniona przez prasę i telewizję, lecz nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. W tym czasie nad sprawą pracowałam ja i dwóch detektywów, którzy mi pomagali. Wyglądało na to, że będzie nam bardzo trudno odnaleźć sprawcę. Chcieliśmy jednak mieć pewność, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy.
Kiedy poinformowaliśmy ofiary o tym, że mamy profil DNA gwałciciela, znaleźliśmy się pod dużą presją. O sprawie mówiono również dużo w telewizji. Bardzo baliśmy się, że będziemy musieli wrócić do ofiar i powiedzieć im, że niestety nie schwytaliśmy gwałciciela. To byłoby straszne, ponieważ wszyscy nastawili się, że skoro mamy jego profil DNA, to musimy go w końcu schwytać. Przez następne 2 lata Sue spędziła setki godzin na próbach schwytania napastnika. W końcu Instytut Medycyny Sądowej opracował narzędzie, dzięki któremu udało się ustalić tożsamość gwałciciela. Uznaliśmy, że w tym przypadku to narzędzie może okazać się bardzo pomocne. Umożliwia ono badanie pokrewieństwa przy wykorzystaniu DNA. Metoda ta jest skuteczna, ponieważ bliscy krewni mają podobną strukturę DNA. Każdy z rodziców przekazuje materiał genetyczny swojemu dziecku. Bracia i siostry również mogą mieć bardzo podobną strukturę. Badanie pokrewieństwa w policyjnej bazie danych skupia się na 20-cyfrowych sekwencjach DNA. Czy policji uda się znaleźć krewnego gwałciciela? Można to porównać do sytuacji, w której policja korzysta z usług informatora, który może naprowadzić śledztwo na nowe tory. Na liście są nie tylko krewni, ale również ludzie, którzy zupełnie przypadkowo mają podobną charakterystykę DNA. Po zastosowaniu metody badania pokrewieństwa, policja otrzymała listę, na której były tysiące nazwisk. Śledczy muszą ograniczyć ilość wskazań przez użycie filtrów etnicznego, wieku oraz geograficznego. Większość przestępstw zostaje popełniona w okolicy zamieszkania sprawcy. Ludzie z tych okolic często mieszkają tu przez całe życie. Mieliśmy nadzieję, że znajdziemy kogoś z południowego Yorkshire, kto doprowadzi nas do gwałciciela. Po 2 latach pracy Sue udało się ograniczyć listę do zaledwie 5 nazwisk. Na tym etapie trzeba było odszukać tych ludzi i osobiście z nimi porozmawiać. 3. adres, pod który udała się Sue, okazał się przynieść przełom, na który czekała od 20 lat. Miałam wielkie szczęście. W wielu przypadkach detektywi pukają do setek drzwi i mimo to nie udaje się im znaleźć poszukiwanego przestępcy. Wierzę jednak, że szczęściu trzeba pomóc. Wykonaliśmy ogromną pracę i w końcu przyniosła ona efekty. Trzecie nazwisko na liście Sue było nazwiskiem kobiety, która została skazana za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu w 2000 roku. Dzięki temu jej profil DNA znalazł się w policyjnej bazie danych, a następnie został wyselekcjonowany na drodze badania pokrewieństwa. Powiedziałam jej, jaki jest cel mojej wizyty. Zaznaczyłam jednak, że nie oznacza to wcale, że jakiś członek jej rodziny musiał być gwałcicielem. Powiedziałam, że jedyny sposób, aby to wykluczyć, polega na pobraniu próbki DNA. Kobieta powiedziała, że ma brata, Jamesa Lloyda, ale nie wierzy, że byłby on zdolny do gwałtu. Niestety nie utrzymywała z nim kontaktów i nie znała jego adresu. Miała jednak jego numer telefonu. Kiedy Sue wyszła, kobieta zadzwoniła do brata, co zapoczątkowało łańcuch niezwykłych wydarzeń. Kiedy wyszłam, zadzwoniła do niego. Kilka godzin później policja w Barnsley otrzymała zgłoszenie od kobiety, która obawiała się, że jej brat może popełnić samobójstwo. Nie znała jednak jego adresu. Mężczyzna nazywał się James Lloyd. Telefon odebrał Paul Booth. Wydrukował informację o zgłoszeniu i pokazał mi je. Poprosił, żebym spróbował znaleźć adres tego mężczyzny, ponieważ wygląda na to,
że może popełnić samobójstwo. Znając jedynie nazwisko mężczyzny i orientacyjne miejsce jego zamieszkania, Richard Revitt zrobił, co do niego należało. Zajrzałem do systemu, żeby sprawdzić, czy nie był kiedyś ofiarą przestępstwa. Okazało się, że jakiś czas temu ktoś okradł jego ogród. W ten sposób udało mi się ustalić, gdzie mieszka. Pod wskazany adres natychmiast wysłano karetkę. Dotarłem na miejsce chwilę po karetce. Pan Lloyd był bardzo pijany. Jego syn próbował go uspokoić. Sanitariusze próbowali z nim rozmawiać, ja również. Zauważyłem, że na podłodze w garażu leży lina. Obok stała drabina. W pobliżu znajdowały się również opakowania po jakichś lekach i kartki papieru. Później okazało się, że był to fragment listu pożegnalnego. Wyglądało na to, że syn zdjął go z drabiny. Prawdopodobnie brakowało kilku minut do tego, żeby pan Lloyd popełnił samobójstwo. Mężczyzna został przewieziony do szpitala psychiatrycznego w Barnsley. Co skłoniło go do takiego zachowania? Kiedy Lloyd usłyszał od siostry, że policja chce zdobyć próbkę jego DNA, wpadł w panikę. Wyszedł z pracy, wrócił do domu i zadzwonił do kilku osób, mówiąc im, że w przeszłości zrobił coś strasznego. Powiedział swojemu ojcu, że wiele lat temu dopuścił się gwałtu. Dowiedział się o tym funkcjonariusz Revitt. Spędziłem z nim 4 czy 5 godzin. Otrzymałem strzępki informacji od jego rodziny. Nie powiedzieli mi dokładnie, co im wyznał, ale nabrałem przekonania, że musiał dopuścić się w przeszłości poważnego przestępstwa. Starałem się połączyć jakoś te strzępki ze sobą. Coś podpowiedziało mi, że musi chodzić o gwałt. Postanowiłem aresztować pana Lloyda pod zarzutem gwałtu na nieznanej osobie i w nieznanym mi miejscu, do którego doszło ponad 20 lat wcześniej. Kiedy zakułem go w kajdanki, spojrzał na mnie i powiedział: wiedziałem, że tak będzie. James Lloyd został przewieziony na komendę policji w Barnsley. Kiedy jechaliśmy na komendę, powiedział: 20 lat temu byłem prawdziwym sukinsynem. Czy James Lloyd to gwałciciel z Rotherham, człowiek poszukiwany przez policję od ponad 20 lat? Przez ponad 20 lat policja z południowego Yorkshire poszukiwała brutalnego gwałciciela, który steroryzował miasto Rotherham. Mimo wieloletniego śledztwa policja długo nie miała żadnego podejrzanego. Dopiero przełom w badaniach nad DNA doprowadził stróży prawa do Jamesa Desmonda Benjamina Lloyda. Lloyd został aresztowany przed północą 29 marca 2006 roku. Kiedy następnego dnia rano detektyw Sue Hickman przyszła do pracy, dowiedziała się, że schwytano gwałciciela, który kradł buty. Na początku myślałam, że to żart, ale szybko przekonałam się, że rzeczywiście go schwytali. To była niesamowita chwila. Nie mogłam w to uwierzyć. Przez lata pracowałam nad tą sprawą, ale kiedy dowiedziałam się, że gwałciciel został aresztowany, to było naprawdę wspaniałe uczucie. Musieliśmy zdobyć próbkę jego DNA. Próbka trafiła do laboratorium w Londynie, gdzie porównano ją z materiałem genetycznym pobranym ze spermy znalezionej po 3 gwałtach. Profil DNA mężczyzny był identyczny z tym, który należał do gwałciciela. Oznaczało to, że sperma musiała pochodzić od Lloyda.
Prawdopodobieństwo tego, że mogło to być nasienie innego mężczyzny, wynosi 1 do miliarda. Praca Sue w końcu przyniosła efekt. Po prawie 20 latach śledztwa gwałciciel został aresztowany. Poinformowano o tym jego ofiary. Nie mogłam w to uwierzyć. Zniszczył mi życie, teraz kolej na niego. Jednak zgodność próbek DNA to niewystarczający dowód do skazania mężczyzny. Samo DNA to za mało. Potrzebowaliśmy innych dowodów, które potwierdziłyby jego winę. Pierwszą rzeczą, którą trzeba było zrobić, to przeszukanie domu podejrzanego. Stworzyliśmy listę przedmiotów, które ukradł swoim ofiarom, żeby śledczy wiedzieli, czego mają szukać. Zadanie przesłuchania Lloyda przypadło detektywowi Andiemu Heptonstallowi. Pojechałem na komendę policji w Barnsley, gdzie po raz pierwszy zobaczyłem pana Lloyda. Wcześniej widziałem tylko portret pamięciowy i muszę przyznać, że był bardzo podobny. To utwierdziło mnie w przekonaniu, że znaleźliśmy właściwego człowieka. Lloyd niespecjalnie pasował do mojego wyobrażenia gwałciciela. Był niskim, zaniedbanym mężczyzną. Widać było, iż jest podłamany faktem, że jego zbrodnie wyszły na jaw. Kiedy przesłuchuje się przestępcę, trzeba zawsze myśleć o jego ofiarach. Należy pamiętać, że taśmy z nagraniem przesłuchania zostaną prawdopodobnie odtworzone w sądzie, podczas procesu. Z drugiej strony, jeśli chce się wyciągnąć od podejrzanego użyteczne zeznania, trzeba być zdecydowanym. Bez komentarza. Nie odpowiem. Nie chciał odpowiedzieć na prawie żadne pytanie. Choć Lloyd nie był rozmowny, znaleziono nowe dowody. Po przeszukaniu jego domu nabraliśmy przekonania, że Lloyd może być fetyszystą, znajdującym szczególne upodobanie w butach na wysokich obcasach i pończochach. W domu podejrzanego znaleziono amatorskie filmy pornograficzne, których tematem przewodnim był sadomasochistyczny seks i buty na wysokich obcasach. Czy to z powodu nagrań wideo Lloyd przestał atakować młode kobiety w 1986 roku? Mniej więcej w tym czasie się ożenił. Czy żona była jedną z jego ofiar? Następnie przeszukano miejsce pracy mężczyzny. Znalezione tam dowody zszokowały nawet najbardziej doświadczonych detektywów. Mężczyzna od wielu lat pracował w drukarni. Policjanci znaleźli sekretne pomieszczenie, o którym wiedział tylko Lloyd. Pod podłogą było pomieszczenie, w którym znajdowały się różne pudła i worki na śmieci. Trzymał tam ogromną ilość przedmiotów. Bez komentarza, Lloyd wciąż odmawiał zeznań. W końcu puściliśmy mu nagrania zeznań ofiar. Był bardzo silny. Związał mi ręce pończochą. Próbowałam się bronić. Usiadł na mnie i zasłonił mi twarz kurtką, żebym nie mogła go widzieć. Widziałem, że jest poruszony. Nie podobało mu się to. Kilka razy miał łzy w oczach. Kiedy zapytałem, dlaczego płacze, powiedział bez komentarza.
Miałem wrażenie, że nie płaczę nad losem ofiar, tylko nad swoim własnym. Kiedy Lloyd był przesłuchiwany, detektywi przeszukiwali torby i pudła znalezione w skrytce w drukarni. Jedną z pierwszych rzeczy, które znaleźliśmy, była srebrna bransoletka. Była dość wyjątkowa. Wisiało na niej kilka pierścionków. Dokładnie taką bransoletkę napastnik ukradł młodej kobiecie zaatakowanej w roku 1984 przy Wickersley Road. Kiedy jeden z funkcjonariuszy pokazał mi ją, poczułam, że to kolejny przełomowy moment śledztwa. Jednak prawdziwie szokujące fakty wyszły na jaw, gdy rozpakowano już wszystkie torby. Było w nich ponad 120 par butów na wysokich obcasach. Niektóre wyglądały na nowe, inne miały ślady noszenia. Lloyd twierdził, że kupił je dla żony, lecz ofiary gwałtów bez trudu zidentyfikowały wśród nich własne buty. Dla kobiet, które zostały przez niego zgwałcone, był to wyjątkowo bolesny moment. Czy Lloyd był fetyszystą kolekcjonującym buty? A może każda z par została ukradziona ofierze mężczyzny? Coraz więcej dowodów przemawiało za winą Lloyda. Znaleziono zdjęcie mężczyzny z lat 80. Było niezwykle podobne do stworzonego wtedy portretu pamięciowego. Na innym zdjęciu Lloyd miał na palcu złoty sygnet. Identyczny z tym, który znaleziono w miejscu jednego z gwałtów w 1986 roku. Rodzina i przyjaciele mężczyzny zapamiętali, że Lloyd nagle przestał go nosić. Materiał dowodowy unaocznił nam, że Lloyd śledził postępy śledztwa. Znaleźliśmy gazety z artykułami o sprawie. Dowiedzieliśmy się również, że przyglądał się postępom techniki analizy DNA. Miał świadomość, że w miejscach gwałtów zostawił swój materiał genetyczny. Zdawał sobie sprawę, że policja może go wykorzystać i w końcu zostanie aresztowany. Prasa podała, że w wanie Lloyda znaleziono parę kajdanek. Czy mężczyzna planował kolejne ataki? Widziałem, jak zmienia się podczas przesłuchania. W końcu wyszedł z niego człowiek, który dokonał tych ohydnych zbrodni. Kiedy zapytałem go, czy jest coś, co chciałby powiedzieć ofiarom i ich rodzinom, odparł bez komentarza. Uważam, że to ohydne. Miałem nadzieję, że ma w sobie choć trochę ludzkich uczuć i że gdzieś w środku głęboko żałuje tego, co zrobił. Nawet w więzieniu Lloyd próbował uciec przed sprawiedliwością. Nieudana próba samobójcza opóźniła proces o kilka miesięcy. Kiedy w końcu postawiono mu zarzuty, poinformowano o tym ofiary. Wiedziały również, że badania DNA wskazały na jego winę. Miały pewność, że schwytaliśmy właściwego mężczyznę. Myślę, że było to dla nich oczyszczające doświadczenie. Oczywiście wszyscy czekali na rozpoczęcie procesu. 17 lipca 2006 roku Lloyd pojawił się w sądzie w Sheffield. Ja zrobiłam swoje. Na tym etapie wszystko zależało od sądu. Sędzia Alan Goldsack wyraził przekonania większości osób, które zebrały się w sali obrad. Gwałt to koszmar każdej kobiety. Atakowałeś je, kiedy wracały samotnie do domu. Twoje ofiary opisały, że to, co zrobiłeś, zrujnowało im życie. Muszą z tym żyć od ponad 20 lat.
Mowa sędziego była świetna. Po rozprawie wszyscy o niej mówili. Udało mu się uchwycić sedno sprawy. Skazanie sprawcy gwałtu jest niezwykle ważne dla każdej ofiary. Kobietom znacznie łatwiej poradzić sobie wtedy z tym, co je spotkało. Mogą wtedy zamknąć ten rozdział życia. Wyrok został ogłoszony w sierpniu. W sali panowała całkowita cisza. Wszyscy z zapartym tchem czekali na ogłoszenie wyroku. Lloyd został uznany za winnego 4 gwałtów i 2 prób gwałtu. 2 kolejne sprawy miały zostać rozpatrzone w osobnym procesie. Mężczyzna został skazany na dożywocie. Ofiary były usatysfakcjonowane. Lloyd zniszczył ich życie, a teraz spotkała go kara. Jednak w 2007 roku sąd przyjął apelację prawników Lloyda. Od roku 2014 mężczyzna będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Sprawa Lloyda pokazała, że profilowanie DNA może być niezwykle pomocne w pracy nad śledztwami sprzed lat. Instytut Medycyny Sądowej siedzi na prawdziwej żyle złota. Jestem pewna, że wielu przestępców powinno zacząć się bać, że policja wkrótce może zapukać do ich drzwi. Według Sue Hickman sprawa niesie wyraźne przesłanie dla przestępców. Być może nie przyjdziemy po was dziś albo jutro, ale w końcu was dorwiemy. Niech przestępcy poczują strach, który dotąd towarzyszył tylko ich ofiarom. Niech wiedzą, że pewnego dnia zapukamy do ich drzwi i zapłacą za to, co kiedyś zrobili. Wersja polska Toja Studios. Tekst Tomasz Dyniak, czytał Dariusz Darewicz.